Dzień dobry kochani, dzisiaj witajcie nietypowo, nie z domu, tylko z placu zabaw, dlatego że jestem z synem na placu zabaw, gdyż no, lekko się pochorował, ale nie przeszkadza to w tym, żeby się bawił na placu zabaw. Jesteśmy tutaj sami, więc nie powinien pozarażać, poza tym tylko ma ból gardła, taki jak ja ostatnio. W nocy co prawda miał lekką temperaturę, natomiast no, opanowaliśmy to, a teraz ma tylko ból gardła, także zjeżdża sobie tu i fajnie jest na placu zabaw? Masz siłę? No to dobrze, no właśnie, także bawimy się, poszliśmy tylko do sklepu co prawda, myślałam, że nie da rady, bo rano był taki troszkę zmielony. Natomiast nawet pochodziliśmy, szczerze mówiąc już godzinę chodzimy, no a teraz tutaj zobaczyliśmy plac zabaw, więc jesteśmy na placu zabaw, więc taki dzisiaj dzień chillowy będzie nas czekał. Plany miałam bardzo duże, jak wiecie, na ten tydzień, natomiast no, będę musiała je przełożyć na kolejny tydzień, więc nic nie szkodzi, załatwię to. Tutaj jestem, co się stało? Siku, no, no i tak, idziemy sikać. I jesteśmy już w domu po placu zabaw. Mikołaj zażyczył sobie zupę ogórkową z ryżem i z makaronem, więc taką mu zrobiłam. Natomiast dla nas, tak jak Wam wczoraj mówiłam, jest zupa pieczarkowa z makaronem. Więc dwie zupki, w sumie pieczarkową dokończyłam, ogórkową zrobiłam. Dobrze, ogólnie mam chwilę czasu, bo Mikołaj śpi, więc dokończyłam tą zupę. Dokończyłam te zupy i zrobiłam sobie kawę, więc teraz mam takie 10-15 minut dla siebie. Rozpakowałam tutaj jedną paczkę z H&M-u, bo była promocja minus 20 na kolekcję dziecięcą, więc zamówiłam Mikołajowi takie spodenki, joggery, się to chyba zwie, takie zwykłe dresowe, żeby miał właśnie już trochę pod wyprawkę przedszkolną, bo już się coraz bardziej w sezon przedszkolny zbliża i dostałam już listę rzeczy, co tam trzeba mu kupić do tego przedszkola, więc mu powoli zbieram rzeczy, więc takie właśnie trzy pak takich joggerów mu wzięłam. Na ten moment, jak zamawiałam w piątek, to nic nie było ciekawego z H&M-u, żeby mu coś tam jeszcze domówić z rzeczy takich do ubrań. No więc na razie ma tylko te spodnie. Wiadomo, spodnie się i tak przydadzą. Takie dresowe spodnie to myślę, że do zimy i później już będą takie się nie nadawały do niczego, jak będzie w nich chodził. Natomiast no już trochę się trzeba przygotować na takie właśnie chłodniejsze już dni, mimo że ja jeszcze żyję wakacjami i mimo że ja żyję tym, że zaraz wyjeżdżamy w ciepłe kraje, trzeba będzie się znowu na ciepłe rzeczy przerzucić. Dzisiaj przebierałam się 3 razy, bo rano się ubrałam w krótkie spodenki, później na spacer okazało się, że jest 16 stopni, więc poszłam w długich spodniach. No i znowu jak przyszłam z spaceru, było tak gorąco, że znowu w krótkie spodenki się przebrałam. Jest dopiero godzina pierwsza, 13, więc na wieczór znowu pewnie będzie chłodno, jak pójdziemy na spacer. No już jest taka typowa jesień, że poranki i właśnie wieczory są chłodne, natomiast w dzień jest jeszcze no, w miarę ciepło. Dzisiaj też jest w miarę ciepło, mimo pokazywało, że będzie 24 stopnie, natomiast wydaje mi się, że jest dużo, dużo cieplej. Ale fajne jest to, że już klimatyzacja w sumie nie jest potrzebna, można okna otworzyć i to ciepło jest takie, wiecie, znośne, że nie pocimy się aż tak bardzo. Więc no tak. W sumie nie miałam dzisiaj, w ogóle zmieniły mi się takie moje plany, tak jak Wam mówiłam, że plany planami, a życie weryfikuje. No i dużo rzeczy miałam pozałatwiać, ale na placu zabaw Wam zaczęłam opowiadać i okazało się, że mi ktoś chce siku. Więc no mówię Wam, że jakby zmienię swoje wszystkie te rzeczy, które miałam zaplanowane na ten tydzień, na następny tydzień. I w sumie dobrze, że zaczęłam to planować i sobie zaplanowałam wszystko, co mam do zrobienia przed wyjazdem, bo tak to na ostatnią chwilę bym tego nie zrobiła. Listy z wczoraj popisałam wszystkie listy, które muszę wykonać, więc teraz po prostu tylko to mam krok po kroku zrobić. Dzisiaj miałam mieć jeszcze... no, dzisiaj odwołałam wizyty, które na rynku, na mieście miałam pozałatwiać, więc no też to na za tydzień poprzekładałam. I co jeszcze? Jeszcze i tak będę musiała jechać do galerii w tym tygodniu.
Ale to w sumie może z Mikołajem podjadę, jeżeli mu się polepszy, bo w sumie ma temperaturę. I prewencyjnie zadzwoniłam do przychodni i umówiłam nas na jutro na właśnie do naszej pani pediatry na kontrolę, w sensie na dziecko chore. Bo gdyby mu nie przeszło, to wiecie, znowu dzwonić tam i umawiać się i czekać znowu tydzień na to, żeby nas przyjęli, a i tak zadzwoniłam o 8 rano i dopiero na jutro na 14 mamy wizytę, więc no już oblężenie było, więc pójdziemy jutro, pewnie nam mu nie przejdzie, bo teraz ma właśnie lekką temperaturę i mówi, że go gardło boli, więc no, tak to właśnie wygląda. Pewnie w tym tygodniu będzie mało filmów, bo to, że dzisiaj nagrywam, bo Mikołaj śpi, no to pewnie nawet nie wiem, czy ten film dzisiaj się pojawi, czy dopiero jutro. Zobaczę, co mi się tam uda nagrać. Dużo paczek zamówiłam i myślałam, że właśnie Wam wszystko pokażę, co poprzychodzi, no ale to zobaczymy, jak będzie. Idę zaraz sobie właśnie zjeść tą zupę, żebym później miała siły na zabawy. Jeszcze może pójdziemy na jeden spacer, bo no tak w domu siedzieć bezczynnie, to może on będzie w wózku, może Mikołaj będzie w wózku siedział, a ja właśnie pochodzę sobie, żebym miała trening zaliczony. Bo właśnie jak nie ćwiczę, no to staram się, żeby te 10 tysięcy kroków zrobić i żeby co najmniej pół godziny taki chód ciągiem był. Więc to tak. No i co? No i mamy wtorek. Zmieniłam wszystkie plany, tak jak mówię, no ale czasami tak bywa. W ogóle ostatnio oglądałam taki film, bo tutaj ogólnie mówię o Mikołaju, ale Wam nie pokazuję go specjalnie. Wiecie, że on jest, ale jakby nie znacie go tak, wiecie, no nie znacie go tak z wyglądu ani w ogóle. I ostatnio oglądałam taki filmik, gdyż o tym, że jakby dziecko w sieci w ogóle nie jest jakby chronione. No i jakby ja mam tego świadomość i nie mam zamiaru upubliczniać wizerunku mojego syna, dopóki on nie wyda na to zgody, dopóki nie będzie to świadoma jego zgoda, że chce być, nie wiem, w internecie upubliczniony, czy wiecie, jego zdjęcia gdzieś tam będzie chciał dodać. Myślę, że dopóki on jakby nie będzie tak świadomie myślał, no to się nie zdarzy. Natomiast właśnie na ten temat filmik oglądałam, że dziecko w sieci nie jest bezpieczne, i później dziwimy się, że udostępniamy dzieci, że pokazujemy, że na przykład na Instagramie, na Facebooku ciągle są tylko relacje, że moje dziecko to tamto, siamto i owam to, i później dziwią się takie osoby, dodające takie relacje praktycznie codziennie, że na przykład za 3 lata, nie wiem, takie dziecko stanie się ofiarą jakiegoś chorego człowieka, albo że nie wiem, będzie wyśmiewane przez rówieśników, albo coś, no nie wiem. Wydaje mi się, że to jest taka świadomość, że to jest taka świadomość i każdy tą świadomość ma, ale jak widzę, ile osób po prostu wrzuca tak bezmyślnie zdjęcia i wiecie, codziennie na przykład 5-6 zdjęć, albo ciągle codziennie coś wrzuca, no to jest takie, nie wiem, czy się nie zastanowi, że w internecie nic nie ginie, że ktoś może na przykład screena zrobić tego, mimo że na przykład dana relacja jakby usuwa się po 24 godzinach, na przykład na Instagramie, no to ktoś mógł zrobić screena sobie tego zdjęcia i upublicznić gdzieś wizerunek waszego dziecka, nie? No w sumie nie wiem, co ci ludzie jakby z sobą chcą pokazać, no bo jakby sami siebie wystawiają na niebezpieczeństwo, sami wystawiają świadomie dziecko na niebezpieczeństwo, bo wiadomo, że no w sieci nie jesteśmy bezpieczni, nie wiadomo, kto nas ogląda po drugiej stronie, albo kto co tam sobie w głowie ubzdura i co nam może zrobić. Natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że dopóki ktoś świadomie nie podejmie decyzji o tym, że chce być upubliczniony, my jako rodzice nie powinniśmy upubliczniać wizerunku swojego dziecka. Więc tak, a dodatkowo na przykład, nie wiem, czy też wiecie, ale żeby zrobić takie instagramowe zdjęcie, no to trzeba chwilę czasu poświęcić, bo to nie jest tak, że zrobię jedno zdjęcie i wrzucę właśnie na Instagrama, bo to a tu dziecko poruszało, więc jest, nie wiem, rozmazane, tu znowu się nie uśmiechnęło. No i pokazujemy właśnie dziecku, że
pokazujemy, że robimy zdjęcia, ale na przykład no ma udawać, że to nie jest takie normalne jego realne życie, tylko no ma siedzieć i wiecie, uśmiechnąć się, nie poruszać się, no bo mama zdjęcie chce zrobić. No i to jest właśnie takie nieuchwycenie ważnych chwil, żeby to dziecko miało pamiątkę, tylko po prostu pokazanie, że jak ktoś mi robi zdjęcie, no to muszę być ładny, elegancki i wiecie. No i tak wydaje mi się, że to trochę na psychikę dziecka też działa. No a tym bardziej, jeżeli jeszcze dodajemy te zdjęcia na Instagrama, no to później wiadomo jak to jest. No różnie to bywa. Tak jak mówię, że w sieci nie jesteśmy bezpieczni. Czasami naprawdę dużo osób się powinno zastanowić na temat tego, czy coś, co robię, jest takim dobrym... Czy coś, co robię na temat mojego dziecka, czy na przykład go upubliczniam, to jest coś, co mu później krzywdy nie zrobi. Bo czasami, no tak jak mówię, wydaje mi się, że się nie wszyscy nad tym zastanawiamy. Natomiast wiadomo, każdy robi jak chce, jak uważa. Dla mnie, dla świadomego człowieka jest to strasznie dziwne, że ludzie tak po prostu bez zastanowienia robią pewne rzeczy. No to jest tak a propos właśnie, że mówię tutaj o Mikołaju dużo, mówię, że jest choroba. No tak, ja mówię, że to jest moje życie. Jakby to też jest, to jest też codzienność mojego życia, to jest wychowywanie syna. Natomiast no nie widzę sensu, żebym go musiała upublicznić i żebym wam musiała go pokazać. No bo chyba sama ta świadomość, że on jest, to wydaje mi się, że wam wystarcza tutaj. Więc to tak. I co jeszcze? Zaczyna właśnie wiać teraz. Idę sobie zaraz zjeść tą zupę, żebym już miała siły, tak jak mówię. No i w sumie tyle chyba na razie. Późnym wieczorem jeszcze wam chciałam pokazać zamówienie, które sobie zrobiłam z Bath & Body Works. Jakiś czas temu mówiłam wam, że zakochałam się w tym zapachu żelu pod prysznic. Już sobie kupiłam taką właśnie miniaturkę żelu pod prysznic i miniaturkę właśnie balsamu. No i balsam jeszcze mam, co prawda tu sobie wstrząsnęłam, natomiast mam jeszcze połowę opakowania tego balsamu i miniaturka balsamu w zupełności wystarcza, bo nie trzeba dużo, żeby świetnie pachnąć, żeby świetnie pachnieć. Natomiast kolejne opakowanie kupiłam sobie właśnie żelu pod prysznic i w super okazji upolowałam giełkę taką, tą normalną pojemność 236 ml za 29 zł. Tak więc w sumie za mgiełkę i za żel pod prysznic chyba 40 zł zapłaciłam. Jakoś tak, bo teraz właśnie zamawiałam sobie ten żel pod prysznic i i właśnie tą mgiełkę. Tak więc jeżeli chcecie, to jeszcze polujcie, bo pewnie jeszcze są te promocje. No ja zamawiałam w tamtym tygodniu. Natomiast no to jest zapach, w którym się zakochałam i myślę, że ten zapach będzie mi właśnie przypominał. W każdym roku mam jakiś swój ulubiony zapach i w tym roku to będzie właśnie ten zapach. O, jak pięknie mi tutaj pasuje do pościeli. Tak, nagrywam już w sypialni, bo już jest późno. Natomiast chciałam wam jeszcze dograć to wszystko, kochani, w dzisiejszym filmie. Dziękuję, że byliście i do zobaczenia w następnych filmach.